Naturalnie ona miała swój indywidualny trening, mogła przerwać trening w każdej chwili, kiedy chciała. I naprawdę choroba nie przeszkadzała. Zresztą to był dowód, te dwa złote medale, gdzie ona występowała w roli przewodniej w pierwszej szóstce. W okresie ligi 2005-2006 znów się pogorszyło. Na początku roku 2006 jeszcze przyjechała na kadrę, jeszcze chciała walczyć, ale wyniki były coraz gorsze. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby trenowała i nie zaplanowaliśmy ją nawet na Grand Prix. Mimo tego, że była jeszcze na zgrupowaniu. No i później okazało się, że na Mistrzostwo Świata nie może jechać, bo wyniki były tak złe.